Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, z serii, w której udowadniamy, że Elohell jest jak Lewus grając z twoim ulubionym czemperem na ucieczce z piekła. Nie istnieje! Chociaż tutaj wydaje mi się, że z tym trzeba się nie zgodzić, bo większość czempionów jest tutaj tak wybierana pod waszą presją. Dużo było znowu pytań o Huey'a, więc pikniemy dzisiaj Huey'a, jeżeli dostaniemy środek. A no i też dużo czempionów musiałem rozegrać chyba, no bo jeżeli dobrze liczę, to jest 76 gra. Dokładnie, to jest 76 gra, więc 76 czempionów mamy zagranych. To daje nam prawie połowę czempionów, jaka jest w Lidze Legend. No i w sumie zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się wbić Mastera, grając właśnie po jednej grze jednym czempionem. Obawiam się, że może być ciężko, bo mamy tak, do przejścia diament trzeci, drugi, pierwszy. No to jest 300 LP, no i tutaj 44, to jest 344 LP. Czyli tak na oko po gainach tak 22, no to jest takie 15-16 winów, czyli musielibyśmy zagrać 15-16 czempionów. No a z takich moich czempionów, którymi dobrze umiem grać, no to nie wiem, czy tyle winów uskrubamy, bo tych czempionów no już powoli nie ma. Więc tych czempionów, którymi jeszcze nie graliśmy, takie, które ogarniam, to jest tak. Raz, dwa, trzy, ewentualnie od biedy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, od biedy 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dobra. Wydaje mi się, że challenge wbicia Mastera przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie zrobić. No i kurwa, on piknął Lilię. Piknął Lilię, to znaczyło, że jakiś Ademit by się przydał, jest Luxy samemu. No nie będę ukrywał, jest okej mój ludzik. Albo Korkim, to jest gra pod Korkiego. Go Korki, go Korki, mamy Lilię w teamie, oni mają Lux, rescaling, Korki nadal broken. Oczywiście ciastka, chyba tutaj gramy. No i ważne, bo parę miesięcy temu był broken build na Korkim pod Lethality One Shot i go pokazywałem z Hail of Blades. Tym razem gramy Fleetwood Walk, gramy Trinity Force'a, gramy Manamune. Parę tam zmian weszło na Korasie, ale nadal bije mocno. Nadal jest faktyczną bestią, co prawda no raczej na solo kolejkowych klimatach aż taki silny nie jest. Nie będziemy grać tym, gramy Urf Riderem, bo Korki krytuje. A krytujący Korki najlepszy jest Urf Rider. Co ciekawe, tym razem nie widzimy żadnego Polaka w naszej drużynie. O kurwa, właśnie sobie przypomniałem, że nie powiesiłem prania, które skończyło się prać jakieś 2 godziny temu. Miejmy nadzieję, że nie skisło. A ja szybko idę otworzyć bęben. Wygląda git, chociaż wiadomo, najlepiej w początkowych etapach coverować coś, patrzeć, czy przeciwnicy nie robią jakiegoś invade'u, nie zostać jakoś wyłapanym losowo, niż otwierać pralkę, albo robić cokolwiek innego, scrollować TikToka, oglądać czyjegoś streama, albo pisać z dupeczką, nie, jak gra się w LoL'a i chce się wygrać full tryhard, tak jak zawsze mówiłem. A tu? Oni chyba miażdżą. A jednak nie miażdżą, bo okazało się, że mają eskortę. Dobra, obiliśmy tej Lux i nie daliśmy jej przejść, więc sobie trochę ją... O kurwiszon, dobra. Żyje tym razem? Żyje. Flash, tam za flashem poszedł. Dla nas to jest dobre, bo no Lux spali TP-ka, nie? Jeżeli nie spali TP-ka, to będę w szoku. A się nie autoatakujmy. Niech ten creep chociaż jeden spadnie. Ej, no, jestem w szoku, nie wiem co on robi. Gdzie jest ta Lux? Ej, bo oni tam nadal grają. On przyszedł z buta. Dla nas to jest zajebiście, bo no on stracił nie dość, że creepy, to jeszcze kolega nie ma potek, nie ma pół HP. To aż tak kusi, żeby tutaj zrobić coś takiego. W idealnym świecie trafiam tym Q-skiem, ale tak jest okej. Okay. Hop, zabił. Na bocie jakiś dym siwy. Okej, okay. On tu trafił, no ale to nie jest dobra dla niego wymiana. Problem też z takim spamowaniem Q. Jakimś daszowaniem W do przodu, że jest taki, że to kosztuje trochę many. Na nieskończonego źródełka z maną nie mamy. Ale tu możemy zdaszować. Pyk. Pyk. On jeszcze sfleszował. O, Karol, Karol! Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Niestety tutaj no... Chyba nie uda się mieć idealnego dopuszowania. Wyjdzie przed creepy. Dobra, wezmę sobie to skój, po prostu ja cofam. No musimy tutaj odpuścić trochę. Trzeba troszkę odpuścić. Nie udało się dopuszować, ale no też zbyt dużo nie stracimy, bo to jest ile tutaj. O, on to jeszcze przyfrizuje. No to może troszkę jeszcze więcej. Ale tak, tir. I możemy nawet kula dopchać. Grajmy full pod scaling.
Korki to jest skalująca maszyna. Też tak nim zagrajmy. Bez TPK, bez flasha. Zapingujmy to wszystko, żeby było wiadome. I też zapingujmy, że kolega jest gdzieś w botsajdzie. Jest na mnie. Oto ja sobie wydaszuję po prostu. A my mamy rebuffa podejmowanego. Ja co prawda trochę strollowałem, zrespektowałem i zintowałem. Ale przynajmniej mamy red buffa wziętego. Tak patrzę, no mówię, dobra, nie, jestem fajny. A jednak fajnie byłem. No i trochę knyw. To jest też dłuższy dev timer. Ja dłużej przyjdę, więc trochę creepów stracę. No ale teraz Mumu, bardzo dziwny puffing z jego strony. No i on teraz przyjdzie, zobaczy, że nie ma lasu. Też coś, coś straci. No tyle dobrze, że stracę chyba tylko tutaj jednego creepa i kanona. Wydaje mi się, że może nawet w expie kanona złapie. Tak jest, w exp kanona jest. Więc to dla mnie, wiadomo, lepiej jakbym nie umarł, to był trochę trolling z mojej strony. A ja lubię sobie czasem tak przytrolować na jakieś losowe wyłapanie. No ale bardzo głupio zagrał ty Mumu. Jakby no dobra, zabił mnie, może sobie to wpisać do osiągnięć życiowych. No ale przegrał tym samym sobie gierkę, bo stracił dwa kampy. Ja na tej desce zbyt dużo nie straciłem. On stracił dwa kampy. Do tego jest jeszcze level do tyłu. Wywrócił się, oddał shutdown i cała jego siła upadła. No a tak chciałem trochę tym korkiem podświrować. Może tu mogę pobajtować? Pa, ja bajtuję. On nie chce. Dobra, jak on nie chce przyjść, nie chce zagrać z moim bajtem, no to w porządku. Akceptuję to. Więc teraz się nie dziwi, że nie mogę zejść na rzekę. W idealnym środowisku ja tu po prostu stoję w farmie, przepuszowuję wave'y i tak to się żyje. Nie oszukujmy się, korki raczej skalujący jest, no i... w matchupie w Lux zbyt dużych wybuchów ja bym się nie spodziewał. I tak jakby to, że już raz ją zabiłem, jest dosyć sporym sukcesem. Tu nie wiem, czy nie ma nadal tego Mumersa. Ty, co on robi? Halo? No nie trafiłem z tego Q-ska. Może wezmę to chociaż? Bo nie ma takiej szansy. Ja to muszę uważać, bo tu gdzieś jest za Mumu zaraz. A nie, Mumu dalej goni tego. On się wywrócił jednak. No to niepocieszające trochę sytuacje. Dziwne, że on dostał takiego stompa, dam mu jeden na jeden praktycznie. Więc jak jest. Pytanie, czy on robi red buffa, czy on robi czerwiaki, czy co on robi? Dobra, zrobił te czerwiaki. Na czwarty level. Ja tego trochę się cykam, no tutaj też potrzebuję buty Merkurego. Dobra, no ja mógłbym tu niby pobajtować. No ale tyle bez tego było. Nie no, niezły psychopata jest na tym Amumu. Nie gadaj, że teraz zostałem slowa i się wypierdolę. No nie, on to przeżył jeszcze. Są jakieś pato... nie, naprawdę. Gdyby raz chociaż się mnie posłuchał na tej Lili jebanej i skamerował mnie wtedy, gdy mu powiedziałem, no to zabijamy już z 3 razy ich. O kurwa. Ty, bo nie ma many. Zrobisz coś? Zrobisz coś na tej Lili? Czy ja znowu będę musiał ściągać? Soraka R, be ready. O boż. Muszę to flashować chyba, nie? On ma drugi bandaż już. No dobra, nie wiem, to jest patologia. Ja zintowałem, no zintowałem, że nie flashowałem tu. No ale ja mam wrażenie, że jestem trollowany przez moją drużynę. Nie ironicznie. Kupię tej buty, tak szczerze. Wtedy nigdy nie powinienem umrzeć już. Ale mam wrażenie, że jestem trollowany. Soraka ma R-kę, Lilia nie chce nigdy mnie skowerować, a Mumu siedzi 24/7 na mnie. Prawda, fakt, umarłem 2 razy jak debil. No ale to też trochę, to jest tak częściowo zintowałem, ale częściowo po prostu wymagam jakiegokolwiek... normalnego zagrania przez moją drużynę, nie? On się jeszcze wypierdoli tam. No kto by się spodziewał, nie? Ezreal R zabija? Chyba... o, close. Nie wiem, czy nie ma Gnara? Gdzie jest tym Gnarem? Dobra, no ja idę w mida po prostu. On mnie spierdala do topa, no... no co ty robisz? Dawaj creepy, gościu. Nie, dobra. Tak szczerze, nie, chłopaki. Jakby ja nie wiem, co się odpierdala? To na poważnie? Czy w jakimś cyrku jesteśmy? No. Szkoda, że podeszły creepy i to ku nie zdążyło dolecieć. O, Soraka użyła R-ki. Pokcząp. A Mumu wszystkich zabija. Czyli Amumu jednak jest objawieniem Boga. Jest czymś pomiędzy geniuszem a kurwa jebanym trollem.
Ale dostał bombę na powitanie. Pewnie zaraz gdzieś tu jeszcze mu podejdzie. No ja nie jestem najsilniejszy, no bo poszedłem pod rush merców. Z wiadomych przyczyn, no mają dwa magiczne obrażenia. Mid jungle, no i do tego jeszcze mocno cecekowate. I też mocno skillshotowe, więc no tu aż się prosi, żeby zagrać buty. Po pierwsze łatwiej dodżujesz, po drugie jak dostaniesz to krócej stoisz, a po trzecie jak cię zaatakują to mniej ci biją. Czy ja mogę tam stepować? Nie, wydaje mi się, że jakbym tam tepował, to ten tepek byłby totalnie tragiczny. Upłakany w skutkach, więc po prostu tepnę w mida i oni mają 9-2 amumu. Ciekawe. No tyle plus jest taki, że jestem strasznie do przodu, bo to jest prawie 40 creepów, 4 plejty. No i bot powinien dymać. Tu, szczerze? Możemy to chyba zabrać. Tylko, że gra ma de carry normalnie. O. Oj, mogę mieć panowie trochę lipę. Bo dostałem tym. O kurwiszon. Dobra, jestem chyba martwy. Albo i nie? Kto wie? On sfleszował po mnie? Czterech na mnie? Trochę przesadziłem. To było trochę griderskie. Jakbym chociaż tu nie wyszedł, to może by coś z tego było. Ale dobra, czy bot jakoś to wykorzysta? Ge, no on jest 40 creepów do przodu, a ma ten sam level. To jest dla mnie trochę nie stworzone. No ale still, trochę troluje. Trochę troluje, ale też ten mój trolling nie jest taki zły. Bo jakby koniec końców ja trochę troluję, ale z drugiej strony te moje wszystkie dętki, one dużo ściągają przeciwnika atencji i resursów. No tutaj na przykład chłopaki teraz zabijają, no bo ja spaliłem erkę dla Amumu, bo ja daję mi trochę czas, żeby mieli lepszą pozycję. Oni teraz robią se shutdowny. Ja biorę mid tower. Ja biorę kolejnego wave'a. Lux jest 40 klipów do tyłu. Dobra, 30. Nie będę podkręcał cyferek. Zaraz prokuję kula. Kupuję sobie Triforce'a. Tak to się żyje. Szczerze, ja nawet mogę tu tier 2 bić. Zatem możemy sobie rzucić jakimś spelkiem. Tak, żeby sprokować to. Kul proknięty. No i cofamy. Cofamy sobie. Wychillowani. Mega sfidowani. Raczej sfarmieni, bo sfidowany tutaj nie mogę powiedzieć, że jestem. Teraz dopychamy Maramunę. Jak dopchniemy Maramunę już, to będzie ten pierwszy taki spike Korasa. No bo na razie ten Koras jest trochę bezużyteczny. Może nie, że jest bezużyteczny, ale no jeszcze nie ma swojej siły. O proszę, jest mocny dojazd na bocie. Oni tam znowu coś próbują, tam jest 5 w bocie. My po prostu powinniśmy to zostawić. I oni niech umrą. I oni znowu trochę może za bardzo komitują, bo my teraz bierzemy przez to 2 towery. Są 2 towery za 1. Tu jeszcze są wave'y. Tu jeszcze jakby lepiej to wyszło, to wzięlibyśmy Heralda. Nie wiem, czy on jest geniuszem bitingu. Dostał deseka. No dobra. Nie no, on stoi w miejscu. Bo teraz chyba go rozłączyło, bo pobiegł do bazy. No oczywiście pewnie moglibyśmy go tutaj zabić, ale to byłoby trochę niehonorowe. Na honor wypada mieć. Wypada go posiadać, jakieś resztki. Nie wiem, czemu Lilia nie chce wziąć Heralda, gdy stoi teraz free. No to już jej decyzja. Ja mogę kontynuować branie tej wave'ów. Zawsze w razie czego zbiegam do bota, coś tam coveruję, biorę bronię chłopaków. Potrzebujemy troszkę golda jeszcze. 300 i będzie Maramana Moon. O, jednak żyje kolega. Ja tak poleciałem do przodu, bo wiedziałem, że jak będę kajtował do góry, to nic mi nie grozi. I Amumu znowu nas próbuje prześladować. On nie po nas flashował? Flashni. Amumu level 9, jest 2 levely do tyłu. Przypominam, on jest 10-3, jest 2 levely do tyłu pod naszą Lilią. Sprzedaję kula i mam akurat item. Mogę tepnąć tu, już nie wiem, czy to nie jest trochę na wyrost. Bo jednak chcąc, nie chcąc, muszę tutaj odlecieć.
Dobra, ten jest dead. Ja jeszcze jakiś bomb nie sadzę, no Muramana potrzebna jest. Więc jest trochę ciężko, jak te fajty wyglądają. A gdzie on idzie, tą Lux? Gdzie oni są? Ja naprawdę najbardziej w tym wszystkim boję się tego, że ja nie wiem, czego się po nich spodziewać, nie? No właśnie, gdzieś tak czułem, że tu będzie skurwysyn. Nie mam za bardzo, jak też go gonić. Oni mają tu pełną wizję, a my nic nie mamy. Auto jest oczywiście tu. I jeszcze kolejny, żeby Flita nabić. O, Flit oczywiście więcej leczy w lesie. No i ja chyba idę w górę, bo tam jest duży wave. Oni tego dziwnie biegają, strzelają. Jakby wydaje mi się, że raczej tą grę wygramy, tylko potrzebujemy jeszcze trochę czasu i potrzebujemy grać fajty jak ludzie. A na razie nie dość, że no jeszcze nie zeskalowaliśmy, no to gramy fajty jak małpy. Ale ja teraz proszę bardzo, tutaj elegancko. Mana Muna wystakowana. Wavik wzięty. Mogę wziąć jeszcze golemy. I oni tam sobie pajacują, a my w tym czasie rośniemy w siłę. Jak to była taka kiedyś piosenka, młody boss ciągle rosnę, no to właśnie ja jestem ja na Korasie w tym momencie. Bo zbieram jak najwięcej resursów z mapy jak się da, po to żeby zaraz być niepowstrzymaną bestią. Teraz parę, jeszcze wezmę sobie tej to. Teraz pójdę elegancko tutaj w tałopa. Może weźmiemy tier 2. Widzę, że tutaj Lilia pinguje, że ma Heralda do rozegrania. A spokojnie tą tier 2 weźmiemy. Jest też tu Gnar, ale wydaje mi się, że jest tutaj ucieczka grana. Jest też Drake zaraz. Dałoby się tego Drake'a wziąć, posiadać. Jakiś amulosowy. On będzie teraz chciał mnie tu zabić. Napalona Mumu zaraz będzie w twojej okolicy. Tak to się żyje. Znany motyw od lat. My teraz idziemy w RFC-ka. Okej, nie mamy żadnego prajo na midzie. Nikt tam nie pobiegł. Ja mam wrażenie, że moi teammate za bardzo nie chcą creepów farmić. Ja muszę farmić za ich dwóch. W ogóle mam zaraz Flame Horizon nad Lux. Będziemy mieli 100 creepów przewagi już niedługo nad nią. I to jeszcze tak casualowo, chillowo, bez spiny. Ja teraz biegnę do mida, bo widzę, że tutaj owocne creepki w okolicy są. W ogóle to kuj, jakie bomby bije. 451, okej, mamy. No spoko. Może sforsujmy jego flash? Ale tu bomba wleciała, pyk! No i wyjaśnieni wszyscy. Wszystkich zabiliśmy, no i teraz chyba możemy iść na Shora. No i to jest właśnie to, o co mówiłem. Że raczej tutaj outscalujemy. No jeszcze co prawda nie jest ten moment outscalu. Jeszcze tak troszkę byśmy potrzebowali. Nie, ale właśnie oni tak przez osobne bieganie takiego robią. A czemu on tam Soraką idzie pod Gnara? Że to było bardzo możliwe, że ten Gnar tam stał, żeby sprzedać jej bombę i ją zabić. No miał farta, że go tam nie było. No i mamy aktualnie 3600 zł, więc mogę kupić to, bo teraz idziemy oczywiście w IEK-a, podkryty IEK, a potem BETEK. I z takim setupem walimy takie bomby, że dla przeciwnika to jedyne co złoto zostaje, tylko się popłakać. W ogóle wiele szybsze jest wzięcie tego portala niż pójście z buta. No i jeszcze chciałbym tak z ciekawości wlecieć i stresować bombę na kimś. Dobra, widzę, że muszę iść w bota. Czy Zral pójdzie? No ja pójdę, ja mam TP-ka. Ale taki trochę powolny ten nasz Nashor. Powerplay. O! Zbezmę? I to jest to. To są te właśnie detale. Te mini więcej jakiegoś kampa, coś tego typu. Oj, czy oni tu żyją? Jest na to szansa, dlatego tu tepnę. Ej, bo Gnar. My tam zaczął bić w międzyczasie, widzę. Dobra, pyk. Pyk. Zabijamy go tu. Pyk. Żegnam. Mówię, ten Korki teraz... Wcześniej był autoatakerem, takim autoatakowałeś cały czas. Teraz trochę wrócił do takiej roli... Takiego one-shot castera, jakby to nazwać może. Po prostu walisz Q, autoatak, na mega krycie. Do tego ereczkę na bombie i robisz dużą bombę. Był taki moment pewien, że po prostu waliłeś dwa autoataki, wtedy zabijałeś. Ezreal mógłby się stąd cofnąć, bo to już jest troszkę przesada. No ale w ogóle bardzo ciekawe, że na Shalux ma 121 creepów w 25 minucie. Przez my tych creepów mamy
250, to jest 11 creepa na minutę. Tak właśnie powinno się grać z skalującymi czempionami. Po prostu bierzesz wszystkie resursy, jakie są na mapie. Ja sobie rzucę tu niebieskiego, by wiedzieć, jakby ktoś szedł. A bardzo możliwe, że jak ktoś będzie chciał przyjść, to tędy przejdzie, bo jest ten portal. No proszę. Ale kolego. Ty, ale jak ta senna wyleczyła, nie? Jaką tarczę zapodała. Trochę broken, co nie? Tak to właśnie działa. Senna jest troszkę OP. Dobra, dajcie mi się wycofać. Ja mam Infinity Edge w bazie, a Infinity Edge daje takiego spajka, że teraz każdego będę normalnie one-tapował. Tery i temy korki, no to już jest game over. Jak dojdziesz do takiego state'u na korkim, no to jest wtedy bestią. Problem jest taki, że właśnie do tych czterech itemów, no ten korki nie jest tak. No ale w tym momencie, no zobaczcie, every third missile, ja mam teraz big one. 949, 560, no i auto attack z 1000. Jeszcze na E. Kurde, kusi tutaj coś podświrować, nie? Zresztą tego gnara, no to wiadomo, no 225 armora kolega ma. No ale z 1000 obrażeń tu bije nakrycie. 800 woli ścisłości. Możemy wziąć tego Drake'a, no jest to trochę powolne, ale no też za bardzo nie mamy co innego do roboty. Darius powinien już w topie być. Ja tu botem wyjdę. Dobry kanon. I teraz tak, nie wychodzę dalej, czekam. Ta Lux jest tutaj faktycznie fajnym kąskiem, ale patrzymy na mapę, nikogo nie ma. Więc nie chcemy się wywrócić. Poczekajmy na naszych towarzyszy. Towarzysze, jakbyśmy byli w Związku Radzieckim. I teraz nasi towarzysze, proszę się wycofać. Proszę się nie wywrócić tam. Przy okazji możemy właśnie tak, o, sobie tutaj wziąć golemy. No i powoli naciskamy. Teraz znowu stoimy tu. Widzimy, że tam jest Amumu. Widzimy, że tam jest cała mafia. No i grzecznie podchodzimy, czekamy. Idziemy sobie do Warda, żeby portale widzieć. No i po prostu puszujemy. Oni tam się wywracają. O, szkoda, że auto-ataku nie rzuciłem jednego więcej, bo on był nasz. No dobra, prawie cały ter wzięty. Okej, okay, Amumu wycofany. Może on tu będzie gdzieś recallował? Nie, o recall się nie pokusił. Nie wywróćcie się tam tylko, chłopaki. My tu się wylifestealujmy, co prawda lifesteala dużo nie mam jeszcze. No ale tower teraz cały możemy wziąć. Inhibitor prawdopodobnie też. Tak tylko stójmy, żeby nas z Big One'a nie walnęła. Ja w nim nie wchodzę, bo to zbędna agresja. Teraz się wycofuję, oni się wycofują, grajmy na Shora. O, Ezreal to pewnie się wypierdala zaraz. No tak, czego by tu się więcej spodziewać po tych zawodnikach. Teraz poczekamy jeszcze z pół godziny, zanim będziemy na Shora. Więc ja sobie tu jeszcze wezmę Wave'a, wezmę kurczaki. Mogę wziąć wszystko, no potrzebuję i tak jeszcze 800 golda. W sumie trochę mniej, bo trzeba wziąć pod uwagę, że sprzedajemy Blade'a. No ale to stoi, mogę to podnieść, wziąć. Dobra, blue buff jest. To możemy zrobić. Możemy sobie rzucić tym. Możemy wziąć jeszcze sobie tego Wave'a. Czy pewnie tu gdzieś mu zaraz wyskakiwał? No coś próbuje, ale próbować może. Bot im wchodzi. Ja bym to po prostu robił. Bo to spala raz, dwa, trzy. Nie, to jest tragedia. Ja pierdolę. Gdzie on był tą Lilią? Halo? Ja myślałem, dobra, no ja mówię tak, w mojej głowie, napierdalam do końca. Nie, no, nie, nie wiem, co ta MF-ka teraz też zrobiła, nie? Where did you go? Nie, no debil, no, no debil, no. Wystarczy, żeby stał z nami w picie. Ten naszor był totalnie free. I ta gra będzie jeszcze trwać. No ja przynajmniej mam 6 itemów na korkim, więc no już silniejszy nie będę. No dobra, będę silniejszy, bo mogę sprzedać te buty i kupić zamiast nich Zephyra. Że no niby tracę te tenacity. Zephyr nie daje już, widzę, tenacity. Ale okej. Okay. No jeszcze mogę kupić podkę. Mam 400 AD. Ku bije 650. Rakieta bije 1000. My nie muszę brać rzeczy. Oj, tak mam full build. No dobra, take it fast. I grajmy, grajmy, grajmy dalej.
Nie pociesza mnie to, że te gry są takie długie. Dobra, piknęłem też Korkiego, więc to trochę przedłużyło tą grę. Oni jeszcze mają na Shora. No chodźmy, chodźmy tym midem. O, Ezreal nie żyje? Tyle dobrze, że mamy Sorakę. Ale on musi teraz zrecallować. Soraka nie ma Warmoga, ani z tych rzeczy. O kurwa. To było całkiem niebezpieczne. On może mnie cały czas trafić. Jakby jedyne co ten frontend potrzebował, że miał jak strzelać. A z tym czasami jest problem, widzę. Bo bot im wchodzi, ja mogłem równie dobrze stepować i to skończyć. Tylko musielibyśmy mieć pewność, że oni nie recallują. Dobra, niech po prostu ich gońmy. Dobra, teraz stepuję. Bo wiem, że oni ich gonią. Może nie zdążę stepować? Dobra, zdążył, ale to lux na szczęście. No ją zabijam. Więc jest 1 za 1, plus 2 inhibitor towery, plus może zabiją Gnara, bo powinien mieć pozycję do tego. Może chyba wcześniej powinienem stepować. O kurwa. No dobra, zabili tego chociaż. Cyrk. Cyrk na kółkach, panowie. To jest jebany cyrk na kółkach, co się dzieje w tych grach. No ale właśnie diament taki bywa. O. Nie zabiję. Ale może jakiś losowy żołędź? Nie. No gry raczej nie powinni skończyć. Mogę kupić czerwoną potkę. No i też tego Zephyra kliknijmy. Na last item, zamiast Merców. Ale do tego trzeba poczekać. Tutaj ja w sumie nie wiem, czy na przykład jakiegoś Lorda Dominika nie powinienem posiadać w tym buildzie. Żebym chociaż mógł strzelać w tego Amu Mersa. Nie wiem zamiast czego miałbym kupić Lorda Dominika. Zamiast Blood Tristera chyba. No okej. Ile Zephyr kosztuje? 300. To się sprzedaje za 800. O, mam dwa inhibitory up. Ale cały czas ja tu widzę potencjał. Widzę potencjał na backdoor. No i było najbardziej antyklimatyczne zakończenie tej gry, jakie by mogło być. Ja pierdolę, ten głupek to próbuje. On ma Cyril de Zara. Ja nie wiem, czy naprawdę nie sprzedał tego i nie kupił Lorda Dominika. Zróbmy tak, Lord Dominik. Pozdrowienia, pozdrawiamy Lorda Dominika. I teraz... ja mam z DPK za dopiero minutę. Jest naszur. Ja widzę, że no, możemy zagrać pod backdoor. Pytanie, w którą drogą miałbym zbackdoorować? Dobra, widzę, że to jest jakaś bitka. No to nie backdoorujemy, tylko się bijemy. Dobra. Wszystkich po prostu zabiliśmy i jednak wygraliśmy. Wow. Szkoda! Szkoda, że nie było backdooru. Na pewno byłoby to bardziej klimatyczne, bardziej spektakularne, ale jednak wygraliśmy. Wow. Unlucky we don't have an ADC. Wydaje mi się, że nie tylko ADC-ery nie mają w tej grze. W ogóle bardzo blisko było, nie wiem czemu. Ale no midlanera też nie mieli. Ich team tak praktycznie tam nikt nie grał. No ten Amumu tylko wkurwiał w walkach. Ale tak to no dosyć słabo. Rozegrali to. Dziwny cyrk, ale zwycięstwo, jak to zwycięstwo jest. Dajmy honor dla... nie wiem, dlatego. Nikt mi się tutaj nie podobał w mojej drużynie. Ciężko się z chłopakami grało. Plus 26 w diamencie. Damage, no nie zadałem największego, no ale to jest grałem PvE bardziej. No i to na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Cześć.